Nie udaję, nie kłamię, nigdy serca nie złamię mojego. Wciąż mnie uczy miłości i wciąż żąda czułości ode mnie. Nie grymasi, nie pije, tak się cieszy, że żyje tu ze mną. On mnie zawsze ochroni, przed smutkami obroni moimi. Więcej daje niż bierze, nie chcę siadać przy sterze, no czasami na rannym spacerze. Gdy raz miłość w psim sercu zagości, to nie oprzesz się tej miłości. Fiodorku, tu masz wodę. Nie jestem dzieckiem, wiem. No, pa, pieseczku. Pa. Jak pani wróci, to usmaży naleśniki, tak? No dobrze. Naleśniki? Przecież były wczoraj. Może czerwona szminka byłaby lepsza? Ładnie wyglądam? Ładnie, tylko trochę szaro. Papiesku. Praca, dom, spacer, naleśniki, mielone i tak na okrągło. Ech, życie. Irenko. Błagam cię, pożycz mi 200. Znowu? Proszę cię, widziałam taką piękną bluzkę z takim dużym dekoltem. Tutaj dwa paski materiału, a na plecach same sznurki. Błagam. Do wypłaty jest jeszcze daleko, ja jestem kompletnie spłukana. Proszę. Zaraz przy wypłacie oddam, obiecuję. A nie mogłabyś trochę wcześniej, bo muszę... Wiesz... Witam, moje drogie panie. Jelonko, wyglądasz dziś fantastycznie, zrobisz mi kawę. Pani Zosiu, jak tam, mąż wyjechał? Tak, czekam na propozycję, panie Czarku. Bo potraktuję pani słowa na serio. Dzień dobry. Cześć, Kocia. Mam dla ciebie wykaz, o który prosiłeś. Dzięki, masz u mnie kawę. U ciebie, a może u mnie? Ładny zapach, co to? Obsession. Czaruś znowu czaruje. Co ty mu widzisz? Jest męski. To się z nim umów. No co ty zwariowałaś? Jeszcze pomyślisz, że na niego lecę. Wszystkie na niego lecimy. A ja nie. Ty to masz dobrze. Nie musisz pracować. A pilnowanie domu to nie praca? Wiesz co? Czarek dzisiaj na mnie spojrzał dwa razy. Wielkie mi rzeczy. A raz się nawet uśmiechnął. Uśmiechnął się. No i co z tego? Sam z siebie. Wcale go do tego nie zachęcałem. Ciągle słucham o tym Czarku. Jak jest taki fajny, to dlaczego się z tobą nie umówi? Wiesz co? Zrobimy sobie dzisiaj dzień snoba. Usmażę szynkę na kolację, a potem obejrzymy wszystkie seriale, jak lecą po kolei. Dobrze? Szynka.
To jest to, co lubię najbardziej. A kto to? Cześć, siostra. Słuchaj, musisz zostać z Zosią dzisiaj. Znajomi kupili bilety. Musimy iść do teatru. Jak to musicie? Bo kuzynka tych znajomych jest kierowniczką w Eli w banku. Słuchaj, tu jest wszystko dla dziecka, ale mam dla ciebie wielką prośbę. Gdyby coś było nie tak, gdyby płakała, nie mogła zasnąć, proszę cię, nie zmuszaj jej do niczego, bo my naszą Zosię wychowujemy bezstresowo, dobrze? A nie mogłeś wcześniej zadzwonić? Zawsze mnie zaskakujecie. Ja wiem, ale tłumaczę ci, jak jest, no. A poza tym, co ty masz do zrobienia, siostra? No chyba mogłam mieć jakieś plany, prawda? No właśnie, braciszku. Zadzaj. Powinnaś się cieszyć, że masz kontakt z bratanicą. Cześć, mama. Pa. Cieszę się, cieszę. Ja mniej. Zamiast szynki będzie kaszka manna. Myślałem, że mogę cię prosić o drobną przysługę. Drobną? Ja mam za ciebie napisać sprawozdanie? No wiem, jestem straszny, wykorzystuję cię, ale obiecuję, że się odwdzięczę. No ale tym razem się tak łatwo nie wywiniesz. Zamawiam kolację ze śniadaniem. Irenko, przypilnujesz Zosi samochodu. My pójdziemy się z Elą przejść. Rozumiesz? No. Rozumiem. Dlaczego ciągle jej pilnujemy? Proszę. Tak. Tak, na pewno poszli w krzaki. Cześć, Irka. Jak minął weekend? Weekend? Wspaniale. Byłam ze znajomymi nad jeziorem. Cudowna okolica. Bawiliśmy się prawie do rana. Świetnie. Tu zresztą widać po tobie. Wspaniale wyglądasz. Dziękuję. To znaczy, zawsze wyglądasz wspaniale, ale dzisiaj jakoś tak wyjątkowo. Dziękuję. Ty też jesteś dzisiaj wyjątkowo miły. Ja? Dlaczego? No to, że ze sobą rzadko rozmawiamy, nie znaczy, że cię nie zauważam. Wręcz przeciwnie, obserwuję cię od jakiegoś czasu. Naprawdę? Ja ciebie... To znaczy, ja u ciebie tego nie zauważyłam. Ja na wszystkich zwracam uwagę. Mogę ci w czymś pomóc? Właśnie. Już przy tobie zapominam o całym świecie. Posłuchaj. Czy mogłabyś wysłać pismo do burmistrza w sprawie dotacji na schronisko dla psów? Ależ naturalnie. Gdzie je masz? No w zasadzie tego nie ma. Chciałem cię prosić, żebyś ty je napisał. Ja po prostu nie znam się na tych sprawach, a ty podobno masz psa. Żyłkę charytatywną, będziesz wiedziała, jakich użyć argumentów. Zgoda? No dobrze, mogę spróbować. Ja wiem, jestem straszny, wykorzystuję cię, ale wybaczysz mi. Naturalnie nie ma sprawy. W rewanżu zapraszam cię na lody. Jednak się zdecydował. Może najpierw ja powinienem go poznać. Ładnie wyglądam? Bardzo ładnie. Może tylko trochę za mało sexy. Wiesz, Fiodor, mam problem. Ta czy ta? Jak myślisz? Oczywiście, że różowa. Różowa? Chyba trochę za bardzo wyzywająca, co?
To będzie lepsze. Powinna włożyć te małe obroże na uszy. Z pewnością będzie bardziej atrakcyjna. Gdzie one są? A, tutaj. Patrz, co przyniosłem. No, weź to. Dziękuję ci, Fiodorku, kochany mój. To był bardzo dobry pomysł. No pewnie. Wiem, co robię. Dobrze? No, od razu lepiej. No to idę. Trzymaj kciuki. Tylko wróć przed 11:00. To pierwsza randka. Powiedziała, nie interesuje mnie, co zrobisz. Jesteś mężczyzną, radź sobie. Moja własna żona. Ja nawet byłem u psychoterapeuty. Powiedział mi, panie Czarku, pan jest zbyt wrażliwy. Pan siebie tyle daje, a ludzie tego nie doceniają, nie zauważają. Oni chcą tylko brać i brać. Nie wiem, ja chyba nie rozumiem kobiet. Przecież daję im wszystko, całego siebie, a one ciągle chcą czegoś innego. Nie wszystkie kobiety są takie. Wiem. Na przykład ty jesteś zupełnie inna. To widzę. Jesteś wrażliwa. A ja jestem taki łatwowierny. Tak łatwo poddaję się nastrojom. No i teraz wyrzucana mnie z domu. Ja wiem, co przeżywasz. Jest mi bardzo przykro. Czarek, zawsze możesz na mnie liczyć. Może ja mogłabym ci jakoś pomóc? Nie wiem, Mirka. Sam nie wiem. Jeżeli nie masz gdzie spać, to możesz zatrzymać się u mnie, a potem zobaczymy. Dziękuję. Jak tylko zobaczyłem cię w biurze, wiedziałem, że ty jedna mnie zrozumiesz. Ale ja już w urzędzie pracuję 10 lat. No ale życie codziennie odkrywa przed nami swoje tajemnice. Jestem, tak jak prosiłaś. Dobry wieczór. Gryzie? Co to za jeden? No. Bardzo ładne mieszkanie. Twoje? Tak, po babci. To gdzie jest mój pokój? To może ty będziesz spał w mojej sypialni, a ja się prześpię na kanapie. Irka, dziękuję. No ja wiem, jestem straszny, wykorzystuję cię, ale wybaczysz mi. Ale torby. Remontują stadion dziesięciolecie, czy co? Proszę bardzo. Dziękuję. Irka. Chciałbym, żeby nie było między nami niedomówień. Doceniam, ile dla mnie robisz, jesteś wyjątkową kobietą, ale chciałbym cię prosić o jedną rzecz. Niech to będzie przyjacielski układ. Zgoda?
oczywiście. Spryciulek chatę sobie znalazł. Wiesz, jestem osobą bardzo podatną na stres. Przeżywam teraz ciężkie chwile i to ma wpływ na... Wstyd mi o tym mówić. Ale trudno, jak szczerość to do końca. Ja chwilowo, ostatnio wręcz nawet jestem impotentem. No ale Szczerku, ja... Boże, ja przecież zupełnie o tym nie myślałam. Ja ci zaofiarowałam moją pomoc, nic więcej, przecież nic z tych rzeczy. Tak się mówi. Dziękuję, Irka. Dziękuję. Wiedziałem, że ty jedna mnie zrozumiesz. Wiesz, ja znałem wiele kobiet. A nie dlatego, że ja chciałem. Nie, one chciały mnie poznać. Te srety łuże jak kundel. No, a ja bardzo kocham swoją żonę. Mówię to szczerze, bo nie chcę, żebyś myślała, że ja ciebie oszukuję. Bardzo kocham swoją żonę. Tylko, że ona mnie nie rozumie. Akurat, co za bezczelny typ. Przyznam, na pewno nie gryzie. Ależ skąd? Fiodor, przestań. Nie lubię go. Jak długo można znosić tyle upokorzeń, no? Się wyprowadziła. Ale mówiłeś, że cię wyrzuciła. Wiedziałem, że kręci. No, bo prawie tak było. Chciała mnie wyrzucić, ale ja nie czekałem na jej ostatnie słowo. Nie, nie. Ja postanowiłem ocalić resztkę godności i się wyprowadziłem. I dzięki tobie zacznę nowe życie. Na pewno ci się uda. O tak, już ja to widzę. Cicho, Fiodor. Cicho, spokój. Na pewno się polubicie. A może byś coś zjadł? Nie. Na razie dziękuję. Boże, jak już jest późno. Idziemy spać. Fiodor, Fiodorku, ja cię bardzo proszę. Bądź dobry dla Czarka. On tyle przeżył. Jest taki roztrzęsiony, nieszczęśliwy. Dobrze? Biedactwo. Kompletnie nie zna się na facetach. Też trzeba pomagać ludziom w trudnych sytuacjach. Matka Teresa. A poza tym... Ja nie myślałam, że spotka mnie takie szczęście. Ładne mi szczęście. Mój Czarek. Mój Czaruś ma problem i przyszedł do mnie. Rozumiesz? No, to akurat rozumiem, niestety. No i co? Uroczy facet. Spóźnię się przez niego do pracy. To każ mu wyjść. Czarku, długo jeszcze? Jeszcze chwileczkę. Cholera jasna, nie mogę znaleźć balsamu do ciała. Siakość, ale numer. Aha, wziąłem twój ręcznik, bo swój wrzuciłem do prania. Jakiego ty używasz płynu do płukania, bo bardzo ładnie pachnie. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Spadam. Jak ładnie pachnie. O, śniadanko. Siadaj, proszę. Zaraz będzie jajecznica na bekonie. Jajecznica na bekonie? Irka, przepraszam, że cię nie uprzedziłem, ale ja nie jadam takich rzeczy. Nie? Super, ja to zjem. A co jadasz? Rano ziarna zbóż, kiełki, sałatkę owocową, ale bez banana, bo mam uczulenie. Ma uczulenie, biedaczek. No przykro mi. W lodówce mam tylko jogurt. A odtłuszczony? Z tłuszczem. Ale bez cukru. Może być.
Przepraszam cię, Jurka. Ja jestem straszny, wiem, ale ja muszę się racjonalnie odżywiać. U mnie wygląd ma duży wpływ na psychikę. No, taki już jestem. Oczywiście. Aha, ja wziąłem parę dni urlopu w pracy, bo muszę pozałatwiać kilka spraw osobistych. Naturalnie. To może ja po pracy zrobię dla ciebie zakupy. O, jesteś cudowna. Cudowna. Boże, na głupotę nie ma lekarstwa. Dzień dobry, pani Renko. Dzień dobry, panie Tomku. Na siłownię. Dwa razy w tygodniu, ale poza tym ćwiczę w domu, żeby trzymać formę. Wiesz, co mam na myśli? Oczywiście. No chodź, poćwiczymy razem. Nie, nie. No chodź, chodź, no zostaw nie, nie. Te siaty. Trochę więcej życia, kobietko. Nie, 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 ja nie jestem w nastroju. Ale jak tam, jak tam? I raz. Chyba zwariowała. Proszę cię, ja myślałam, że obejrzę film. A ja tam lubię kino akcji, na inne rzeczy to mi jest kompletnie szkoda czasu. A może to ja jestem nienormalny? A gdzie moje? No ale jak to tak? Prosić? Oczywiście. Ale tylko odrobinkę, bo rano musisz wstać do pracy. Trudno. Czasami trzeba sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. Jasne. Jak myślisz? Może jestem za mało spontaniczna? To jest właśnie twoim atutem. To cię różni od innych kobiet. Ale może jestem za mało kobieca, może... Może byś mi poradził. Ja może się źle ubieram, zachowuję, nie wiem. Jeśli o mnie chodzi, Irka, nic nie musisz zmieniać. Wszystko jest w porządku. To znaczy, że ci się podobam? Wybacz mi, proszę, nie mogę. Jestem jeszcze jakiś taki rozdrgany. Przepraszam. Nie, Irka, to ja przepraszam. Ja nie doszedłem jeszcze w pełni do sił. Może na pozór tego nie widać, ale wewnętrznie nie doszedłem jeszcze do ładu. Poza tym za dużo wypiłem, bo mnie rozbolała głowa. Boli cię głowa? Mhm. To może tabletkę ci dam? Nie. Chodźmy lepiej spać. To dobry pomysł. Dobranoc. Dzień
Proszę. Dzień dobry. Już jest bardzo późno, zaspałeś. Chyba nie jestem w stanie wstać. Boli mnie głowa. Jestem jakiś taki rozedrgany. To może powinieneś pójść do lekarza? No, chyba pójdę. Zresztą mój psychoterapeuta mówił, że kryzysy mogą wracać. Jakie kryzysy? Psychiczne. Jestem typowym, wiesz, neurotykiem, neurastenikiem. Nikt mnie nie rozumie. O Boże, Czarek. Czarek, proszę cię, pójdź do tego swojego psychoanalityka. Aha, pójdę. Pójdę. Ja już muszę iść do pracy. No to pa. Pa. Ode mnie jest sęks, gorący jak sam, bo we mnie jest sęks. Tu zaprzeć się mam. Czyścioszek. Malaś sanika sej. Kundel w kąpieli. Bo we mnie jest sęks. Co się tak patrzysz? Złaź z fotela. To moje miejsce. Ci się nudzi, to sejdź gdzieś poleżeć. Sam sejdź. No nie stąd, bo mnie denerwujesz. No. Ty mnie też. Ty. Ty. Ty, ty na mnie walczysz? A na kogo? No już, już, grzeczny piesek, poszedł. Chcesz wojny? Dobra. Nie? No. No daj kawałek. Świnia. Na pewno włoży czarne. Miło, co? Nie pasują buciczki? No i co, jesteś szczęśliwy? Wszystko nie jest takie proste. Co nie jest proste? Miłość? Trochę inaczej, wiesz, to sobie wyobrażałam. No co, aż tak źle? Nie, niby nie, ale jestem już trochę zmęczona. I Fiodor go nie lubi. Psy podobno wyczuwają ludzi dobrych i złych. Dobrze. Słuchaj, podrzucisz mnie? Dokąd? Do centrum. Siadaj. Muszę wyjść dzisiaj wieczorem. No chyba nie na randkę. Jurka, ja zaczynam być zazdrosny. No coś ty. Muszę iść do brata popilnować dziecka. Prosił mnie, bardzo nie wypadało odmówić. No wiesz, tym bardziej, że i tak dawno w nich nie byłam. Przeze mnie. No daj spokój. No przecież
każdy ma swoje życie. Jasne. Ja też. Nie daj się wykorzystywać. No to baw się dobrze. Ja? No trochę poczytam, może zobaczę telewizję i się położę spać. I będzie mi bardzo smutno bez ciebie. No to pa. Pa, pa, pa. Cześć, kocie. Co robisz? Może byś padła do Ireny. Jestem sam. Ona wyszła na cały wieczór. Czekam. Oszust. I co tak ją wąchasz? Kasanowa z Bożej łaski. Przepraszam cię na chwilkę. Nie pchaj się tak, Palancie. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Tak myślisz? No zobaczymy, cwaniaczku. Przepraszam. Chłopczyk siedzi nad stawę. Tata! Tak. I mówi do żabki. Co tam mówi do żabki? Tu zobaczymy. Tak? Tak? Kto tu jest? Widzisz? Tata, tata, tata. Tak, kochanie, tak, skarbie mój. Fiodor, co ty tu robisz? Coś się stało, coś z Czarkiem? Karol, musisz natychmiast przyjechać. Nie, nie, z Zosią wszystko w porządku. U mnie w domu się coś stało. Tak, proszę cię, tylko się pośpiesz. Dobrze, czekam. Zosia, zaraz przyjedzie, tatuś. Joy, love.
To ja już pójdę. Irenko, to nie jest tak, jak ty myślisz. Irka, ona się rzuciła na mnie i ja kompletnie nie wiedziałem, co ja mam robić. Irka. Irenko, czy ty jedna mnie rozumiesz, nie? Won. Wiesz co, Fiodor? Wydajemy wojnę dupką. No chodź, prędzej. Czerwony ci najładniej. Wiem, fryzura będzie okej. Cześć dziewczyny. Panie kierowniku, zapomniał pan balsamu do ciała. Podlewajcie kwiaty i czasami otwórzcie okno. Myślałem, że pojedziesz z nami na kemping. No nie, mój drogi, to jest mój urlop. No co? Nie życzycie mi miłej podróży? Z wiekiem stajesz się coraz większą dziwaczką. Tuczek. Jasne. No piesku, zaczynamy nowe życie. Witaj, przygodo. W drogę! Gości.